No właśnie, słuchajcie, szok przykozaczył, przy takiej fajnej pogodzie, troszkę deszczu, schował się, znaczy schował swoje baby, tak, to baby schował, no, ale oczywiście przykozaczył, bo nie musiał tego robić, nie, żeby nie było. A teraz, jak już jesteśmy w środku na kawie, zobaczcie, pysk uśmiechnięty, dziecię wyciągnięte, na szybko montujemy sprzęt. Ta, teraz to kręć moim, nie? Przebitkę zrobimy moim. Bo trzeba wiedzieć, kiedy trzeba zejść ze sceny niepokonanym. No deszcz mnie nie pokonał. No. No właśnie, słuchajcie. Dobra, mamy za sobą Dordrecht. Znaczy jeszcze wrócimy, nie? No, ale... Jesteśmy właśnie w deszczowym trochę, nie? Rotterdamie. Jak wam się pierwszy kontakt z Rotterdamem podoba? Niesamowicie. Niesamowicie. Nie wrażeni? Nie zrażeni? Nie zrażeni koronawirusem. Trochę przeżyli. Panie, gdzie to trochę wiało? Toś mi ręce zamarzły, tu zamarzło, ucho zamarzło. Jak pan miał kaptur, to panu ciepło było. No właśnie, mała wzmianka. Tutaj wszyscy byliśmy zakapturzeni, poza obecnym tutaj właśnie Sebastianem. Ale posłuchajcie, jak tak może być? Jesteście w NSZ, wychodzicie, słoneczko. Jak ja jechałem po nich razem z Domino, to ja zacząłem płakać, że ja drona nie zabrałem. Słoneczko, 7 stopni, cieplusio, zero wiaterku. Oczywiście przyjeżdżamy do nas na rejony już Dordrecht, już tak trochę pochmurno, nie? No, ale mniejsza o większość. Przypływamy do Rotterdamu, a to nas deszczem i śniegiem widać, nie? No nie, no, sorry, no, ja się ubrałem tak bardziej letnio, nie? Oni się ubrali jak na zimę. Tylko no my się ubraliśmy właściwie, tak? Oni wiedzieli, jak się ubrać, a ja głupek się ubrałem. To jest niesamowite. No. Ale niemniej, no właśnie, widzicie, jesteśmy sobie w Rotterdamie, uciekliśmy trochę, nie ukrywam, przed pogodą i w cieniu Erasmus Bruch za oknem będziemy sobie właśnie sączyć jakąś herbatkę, kawkę, bądź kto woli kolę, tak. Oni tutaj sączą kolę. No, ale niemniej rzeczywiście zobaczycie fragment przejścia z mostu, który też został uwieczniony moim, tym razem wodoodpornym aparatem. Dawaj! Miej, miej! Nie wierzę. No przecież się nie będę sprzętu gotował na deszczu, śniegu, no to ja wolałem schować. No tak, ale nie chcę wypominać, tak, oszczędności parę miesięcy temu, kiedy ktoś zdecydował oszczędzić parę euro na wodoodporności aparatu. Tego żałuję, ale dlatego, że oszczędziłem na wodoodporne wody, mogę wam powiedzieć, o, Saramonic, ładny spliterek, polecam każdemu. Polecam Road Go. Dobra. Skończyliśmy. Nie chwal się. Nie chwal się. Wodoodporne, no rozumiem. Nie chwal się. Na razie. Oszczędziłem. Na razie. Duj.